Witam serdecznie wszystkich udziałowców, inwestorów, gości i sympatyków na webinarze Skyworld Community dotyczącej transportu strunowego. Dzisiaj będziemy omawiać temat technologii, trochę historii powstania, możliwości rozwoju, jak również inwestowania. Ja się nazywam Janusz Tomczak, jestem ambasadorem firmy Skyworld Community, która pozyskuje fundusze na rozwój transportu strunowego. Należę do grupy Polski Team SA, która jest grupą zrzeszających ambasadorów, którzy ukończyli specjalne szkolenie. Widzicie to Państwo na zaoczonym obrazku. Miało ono miejsce w roku 2018-2019. Z Polski udział wzięło w nim 8 członków, z naszą dyrektor regionalną na czele. Natomiast ja jestem również inwestorem Skyworld Community od blisko już 7 lat. I chciałbym tu Państwu dzisiaj przedstawić historię naszej firmy, możliwości, jakie daje technologia, a także możliwość, jaką stwarza uczestnictwo takie stuprocentowe w naszym projekcie, czyli możliwość zainwestowania. Tematem naszym będzie technologia. Będziemy mówić dzisiaj o transporcie strunowym i naszej firmy Skyworld Community, która poprzez program, który się nazywa crowdfunding, czyli takie społecznościowe inwestowanie, pozyskuje środki na wspomożenie i propagowanie technologii transportu strunowego. UST to jest skrót od technologie transportowo-infrastrukturalne, Unicki String Transport. Jest to nowy znak, nowy brand, którym się posługujemy od kilku miesięcy, który te U jest UU, w zależności jak to w języku angielskim, polskim, jest pierwszą literą z nazwiska naszego twórcy, naszego transportu. Jaka jest filozofia transportu strunowego? Więc transport, drodzy Państwo, przede wszystkim ma być rozwiązanie problemów, a nie ich źródłem. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszanego do przemieszczania pasażerów i ładunków nad ziemią. Nasze pojazdy poruszają się po specjalnej estakadzie strunowo-szynowej nad ziemią. Są to pojazdy, które są tak skonstruowane, że mają specjalną aerodynamikę. Poprzez to mogą zwiększać swoją prędkość. Mają ponadprzeciętne zabezpieczenia i systemy takie, żeby było to bezpieczne i funkcjonalne, a także poprzez swoją specyfikę budowy nie potrzebujemy tutaj zabierać terenów zielonych i przez to te nasze koszty budowy są znacznie niższe i nie jesteśmy takim transportem, który bardzo mocno ingeruje w środowisko naturalne. Twórca naszej technologii, założyciel grupy UST, generalny projektant Anatoli Junicki, to jest szef naszego zespołu Junicki String Technologies INC. Jest on naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii i ponad 150 wynalazków z dziedzin budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, lądowej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Twórca systemów transportu kosmicznego i geokosmicznego. To są jeszcze takie uzupełniające jego technologie, które wymyślił i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli również uczestniczyć w tych projektach. Kierownik dwóch projektów ONZ, tak zwanych grantów z roku 1998 i 2002 i członek Federacji Kosmonautyki ZSRR, ponieważ pan Anatoli Junicki z wykształcenia konstruktorem rakiet kosmicznych, swoją karierę zaczynał na zawodową
na pracy na Bajkonurze. Bajkonur to jest takie miejsce, które jest odpowiednikiem amerykańskiego NASA, tylko to dotyczyło wtedy Związku Radzieckiego. Nasze atuty. No więc jesteśmy grupą spółek posiadających własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST. Taki między innymi jak w pełni wyposażona i zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. UST jest w stanie zrealizować dowolny projekt o złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska to dziś wieloletni zespół, który pracuje pod kierunkiem i dowództwem Anatolii Junickiego i stanowi on integralny, zaawansowany technologicznie system transportu, składający się z automatycznego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania, ponieważ nasza technologia jest głównie proekologiczna, o tym będę mówił później, bo wykorzystujemy do napędu naszego transportu przede wszystkim energię wytworzoną z naturalnych źródeł energii, czyli tu chodzi o słońce, wodę, gaz, a także pozyskiwanie produktów z recyklingu, które później będą wykorzystane również jako materiały do wytwarzania energii elektrycznej. Całość tego naszego kompleksu, proszę Państwa, jest podporządkowana projektom pojazdów UST. Specjalizuje się w tym nasze biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową, którą w tej chwili mamy w dwóch ośrodkach na terenie Białorusi, w Marina Horce i w Emiracie Szardża, w miejscowości Szardża, to jest jeden z Emiratów w Emiratach Cóż dalej? UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy, obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenia specjalistów i obsługę posprzedażową. O to to chodzi, drodzy Państwo, że te wszystkie pojazdy, które mamy w tej chwili wytworzone we własnych zakładach produkcyjnych, one stanowią bazę do naszego przyszłego później systemu sprzedaży takich naszych technologii, ale również mamy mnóstwo i bardzo dużo specjalistów, którzy są skupieni nad pracą naszą, zarówno projektową, jak obsługę posprzedażową, bo musicie się Państwo mieć też to na uwadze, że w momencie, kiedy my będziemy sprzedawać naszą technologię na rynki zewnętrzne, tak zwane te projekty komercyjne, to również będziemy zainteresowani, ale przede wszystkim będziemy mieć w umowach to, że będziemy obsługiwali te trasy komercyjne, które wybudujemy wcześniej dla naszych klientów. Testowanie i certyfikacja. Ona się odbywa w dwóch ośrodkach certyfikacyjnych, jak mówiłem wcześniej, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Europie. Europa to mówię tutaj o Marina Horce, która jest na terenie Białorusi. No i jesteśmy przede wszystkim przygotowani do tego, aby prowadzić projekty komercyjne, które realizujemy od projektu po efekt finalny. I to nasi fachowcy, inżynierowie są tak zaangażowani i taki mamy specjalistów, że możemy prowadzić te projekty i tę budowę, drodzy Państwo, tych dróg komercyjnych od projektu po klucz, łącznie z obsługą. I cóż nas wyróżnia w tym transporcie pasażerskim, transportu UST, czyli transportu strunowego, tak zwanego podwieszanego. Więc to jest transport. To jest unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane o technologii UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Za chwilę będę Państwu omawiał kilka rodzajów naszych pojazdów i zobaczycie, że proces ich wytworzenia i
zastosowania jest niezwykle ważny i dostosowany do tego, jak można to wszystko zaimplementować na dzisiejszych rynkach. Cóż dalej? Przeznaczony jest do miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego. Jest harmonijnie zintegrowany z infrastrukturą tą istniejącą, jak również nowo wybudowaną. Jest przeznaczony przede wszystkim do rozwiązywania problemów transportowych poprzez stworzenie innowacyjnych systemów transportowych usytuowanych nad ziemią. To są rodzaje naszych pojazdów osobowych. Mamy ich 7. Od najmniejszego Univid U4651. Ja włączę sobie tutaj rysowanie. Mamy go. Do pojazdu, który jest naszym takim, uważam, naszym największym cudem takim technicznym, pojazdu, który może osiągać prędkości nawet do 600 km na godzinę, Uflash U4362, tak zwany Unilot. Natomiast na bazie Unibusa U4210, to jest ten pojazd, możemy jeszcze rozbudowywać te nasze pojazdy modułowo i tworząc takie pojazdy hybrydowe, które możemy rozbudowywać nawet w połączeniu tak zwanym 1 plus drugi do takich ciągłych pojazdów i przewożenia dużej ilości pasażerów na godzinę w obie strony. Kilka słów o każdym z tych pojazdów, ponieważ to jest technologia, to żebyście Państwo wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Univid, miałem okazję widzieć ten pojazd w roku 2019 w Marina Horce, w tym naszym centrum testowym w Białorusi. Naprawdę poruszał się na tej strunie grubości takiego męskiego palca, można powiedzieć, na odległości około 1,5-2 km, gdzie są wybudowane te nasze tory testowe. Był on tam po prostu puszczany w tom i z powrotem, żeby można było go zobaczyć, jak on wygląda w ruchu ciągłym i jak się zachowuje. Ale idziemy do rzeczy. Pojazd, który może jechać z prędkością nawet do 150 km, dzięki swojej konstrukcji, on będzie przeznaczony do takich terenów, gdzie są trudno dostępne. Jest jednym z najtańszych modeli w komunikacji takiej wytworzonej w tym transporcie strunowym i również można go używać w takich ośrodkach typu jakieś zoo, parki rozrywki. On również tam będzie miał zastosowanie. Przy jego wykorzystaniu jako pojedynczego pojazdu można przewieźć do 720 osób na godzinę w dwie strony, natomiast jeżeli będzie on sprężony, tutaj mamy takie modele do sprężania, to jest w tym miejscu, można takich modułów zrobić 7, to wtedy można nawet przewieźć do 3500 osób na godzinę pasażerów. Kolejnym pojazdem jest pojazd Unibike, to też jest lekki pojazd, on jest, charakteryzuje się tym, że on jest jeszcze taką jednostką zarówno o napędzie elektrycznym, jak jest z wykorzystaniem takiego napędu jak rowerek taki treningowy, że to może być używane jako taka jednostka sportowo-rozrywkowa. Kiedyś na jednym z naszych spotkań przybył jeden z członków zarządów naszej firmy, i opowiadał, że w czasie jazdy, jak będziemy jechać na takim modelu takiego pojazdu i będziemy sobie tam kręcić tym rowerkiem, to możemy nawet, drodzy Państwo, nakręcić sobie cenę biletu. Jest to taka ciekawostka, więc takie możliwości też będą. Dla każdego coś dobrego, jak to mówią w handlu. Prędkość przelotowa 150 km, pojemność pasażerska 2, jeżeli go sprzężymy, czyli tutaj mamy ten model do sprężania. Można takich modułów zrobić 7 i wtedy możliwości przewozowe są nawet do 6300 pasażerów na godzinę w dwie strony. Następny pojazd Unibus. Jest to pojazd do komunikacji miejskiej międzymiastowej. Miałem okazję nim jechać też w roku 2019 w Marina Horce. Jest on, występuje w różnych wersjach, takiej podwieszanej i nadwieszanej. Może być przeznaczony jako pojazd pojedynczy lub ten sprężony. On ma wtedy za zadanie, że będzie traktowany jako na przykład samochód lub autobus. Jest to dosyć ciekawy pojazd, bez wyposażony w klimatyzację, system audio
i system informacji wideo dla pasażerów. Widziałem to na własne oczy, drodzy Państwo, w czasie jazdy na dwóch monitorach, zarówno na tej przedniej stronie tutaj, zrobię sobie inny kolor, chwileczkę, tej części, jak i tutaj tylnej, widzicie też ten monitor, tutaj jest zaznaczony. I takie pasy z napisami, jak takie są reklamy przelotowe. To wszystko jest wewnątrz. Wygląda to bardzo ciekawie. Można ten pojazd, może nim podróżować w zależności od zastosowania, od 10 nawet do 80 pasażerów. I jest możliwość również sprzężenia go od 3 do 7 modułów. I możliwości przewozowe są nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę. W obie strony, oczywiście, przy wybudowanej infrastrukturze. Mówimy tutaj, drodzy Państwo, wszystko. Unicar jest to bardzo ciekawy pojazd, bo to jest pojazd, który jest taki bardzo stylowy, zaprojektowany, aby uwolnić ulice z miast korków. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, że ten pojazd jedzie z prędkością do 150 km w zatłoczonych miastach czy tam metropoliach, więc gdy weźmiemy godziny szczytu i to, jak się ruch odbywa samochodami, nieraz miałem okazję być w wielu dużych miastach, zarówno w Polsce, jak i na świecie, więc wiecie, że to nieraz przechodzi po prostu ludzkie pojęcie, żeby w przeciągu godziny czy tam półtorej przejechać 1 do 2 km. Jest on. Jego zdolność przewozowa jest nawet do, proszę Państwa, 7 tysięcy osób na godzinę, jeżeli on jest w takim modułowo pojedynczym, natomiast jeżeli go rozbudujemy, to nawet do 30 tysięcy pasażerów na godzinę możemy przewieźć w dwie strony. No i pojazd, którym, proszę Państwa, ja jestem naprawdę zachwycony, miałem okazję z nim siedzieć w środku. On jest zbudowany jak takiej bardzo wysokiej klasy, topowe takie auto typu Ferrari, Maserati, bo tak jest po prostu skonstruowane, bardzo dobre materiały tam są użyte, bardzo luksusowe wnętrze. Miałem okazję go widzieć zarówno w Marienhorce, jak i w Berlinie. I chciałem Państwu powiedzieć, że robi ogromne wrażenie. Pojazd ten może jechać z prędkością nawet do 600 km na godzinę. W tej wersji tutaj, co mamy na zdjęciu, on jest sześcioosobowy. Znowu kolor mi uciekł. Dla sześciu pasażerów, natomiast ma możliwość rozbudowy takiej nawet do 46. Jego cechą charakterystyczną jest również to, że on ma bardzo niski współczynnik oporu powietrza, który wynosi na poziomie 0,06. Natomiast takie topowe auta wyścigowe, jak ci tam, drodzy Państwo, te bolidy, one uzyskują na poziomie dopiero 0,20, 0,25. Więc widzicie, że zauważcie tutaj taką różnicę, że samochody, które się poruszają po drogach takich utwardzonych, mają ten tak zwany współczynnik oporu powietrza i to powoduje, że te samochody po prostu poprzez to, że jadą po drogach normalnych i swojej budowy nie uzyskają takich współczynników jak my. My mamy to jednak poza sobą. Mamy te pojazdy nasze są tak zbudowane, że one są bardzo opływowe. To wszystko jest budowane i przeliczane później, zarówno przeliczane i zanim zostaną wybudowane i testowane w tych naszych tunelach aerodynamicznych, uzyskujemy naprawdę fantastyczne wyniki. Zdolność przewozowa nawet, drodzy Państwo, do 50 tysięcy pasażerów w obie strony. Transport towarowy jest to bardzo poważny i duży gracz w naszej firmie, ponieważ jak wynika z dotychczasowych analiz i, drodzy Państwo, zainteresowania naszym transportem. Nasz transport osobowy ma duże zainteresowanie, ale bardzo duże, naprawdę bardzo duże zainteresowanie jest ta gałąź naszego transportu, tak zwany transport towarowy. W skład niego wchodzą zarówno te Unitrans, te sieci taśmociągowe, Unikonty, które są przeznaczone do przewozów kontenerów morskich, Unitraki do przewozu materiałów sypkich, płynnych i niebezpiecznych i unitraki, które są przeznaczone do materiałów sypkich.
Kilka słów o każdym z nich. Unitrak jest to pojazd towarowy wyposażony w zawieszenie dwuszynowe i czteroszynowe. I jest on opracowany na bazie miejskiego unibusu pasażerskiego i zawiera takie moduły trakcyjne ładunkowe. Taka konstrukcja pozwala na wykorzystanie unitraku w prawie wszystkich obszarach przewozowo-towarowych, a więc do przewożenia dużych transportów płynnych, niebezpiecznych, łatwo psujących się i nieporęcznych towarów między innymi. Nasz ten pojazd może poruszać się z prędkością do 150 km na godzinę. Jego zdolność przewozowa to jest nawet do 100 milionów ton rocznie. Każdy z tych naszych pojazdów, drodzy Państwo, jest oczywiście wyposażony w niezależny napęd i system sterowania i przy wybudowanej infrastrukturze może spokojnie jechać nawet do klienta na odległość do 10 tysięcy kilometrów. Unikąd jest to pojazd przeznaczony do przewozu kontenerów morskich 20-stopowych i 40-stopowych. Jest to pojazd, który został praktycznie stworzony na zamówienie naszych partnerów z krajów arabskich. Taka informacja wyszła 2 lata temu, w momencie kiedy się na tym rynku żeśmy tam pokazali, zaistnieliśmy. Pan Junicki dostał zapytanie od przyszłych partnerów naszych biznesowych, czy jest możliwość, żeby stworzył taką możliwość, aby również te kontenery była możliwość przewożenia transportem strunowym. Zaledwie 18 miesięcy razem z grupą swoich współpracowników, inżynierów opracowany został taki projekt, już w tej chwili jest testowane, są prototypy i takie, proszę Państwa, pojazdy już są w zakresie naszej firmy. Prędkość przelotowa takiego unikątu to jest nawet do 120 km na godzinę, możliwości przewozowe do 5 milionów ton rocznie. Jest to bardzo tani i bardzo wydajny system transportowy do przewozu towarowego. Ten system taśmociągów, proszę Państwa, którym pokazany był na tym wcześniejszym slajdzie, jest to optymalne rozwiązanie do pracy w terenach górniczych, załadunku i rozładunku w terminalach oraz terminalach portów morskich. Pozwala na szybką i niedrogą realizację transportu znacznych ilości materiałów sypkich. Załadunek na ten przenośnik taśmowy Unitrans jest realizowany za pośrednictwem specjalnego terminala, a rozładunek poprzez przechylenie taśmy w płaszczyźnie pionowej. Ja miałem okazję to widzieć w mojej Nachorce. Wygląda to naprawdę bardzo tak fajnie, tak płynnie to chodził ten transport, jeżeli tam było, byliśmy na tym poligonie w Marina Horce. Prędkość do 36 km na godzinę, natomiast zdolność przewozowa nawet do 100 milionów ton rocznie. On może pracować 24 godziny na dobę przez cały rok. No i port morski, proszę Państwa, projekt, którym jestem wyjątkowo zachwycony, który od początku wzbudzał moje wszystkie achy i ochy, muszę Państwu powiedzieć. Dlaczego? Bo jest to możliwość wyprowadzenia tych naszego transportu w głąb morza na odległość nawet do 25 km, od 15 do 20 km w głąb morza. Nie trzeba budować platformy, tych doków, proszę Państwa, i za pomocą tej naszej infrastruktury i tego transportu strunowego możemy to bezpośrednio dostarczać te nasze produkty już na przykład z kopalń na jakieś tam masowce czy do kontenerów, bo wszystko to mamy już zintegrowane i opracowane przez naszych inżynierów. Widzicie tutaj system załadunku kontenerowców, nie trzeba budować portów, doków, tylko na takiej specjalnej platformie znajduje się załadunek i wyładunek. Miasta linearne to jest projekt, który jest współistniejący albo współpracujący nawet w symbiozie z naszym transportem strunowym. Dlaczego? Bo poprzez właśnie budowanie tych miast linearnych, widzicie tu na przykładzie takich wysp, do nich jest, on jest zintegrowany z naszym transportem strunowym. Są to osiedla typu klastrowego i one bardzo harmonijnie wkomponowują się w otaczającą przyrodę. Miasta linearne można budować w górach, na terenach pustynnych, zalewowych,
w miejscach o trudnej rzeźbie terenu, a także na szlifie kontynentalnym. Budowa miast linearnych nie wymaga wycinania lasów, torowania dróg kolejowych, samochodowych oraz naruszania biogenezy na terenie zabudowy w jakikolwiek inny sposób. Jest to właśnie jeden z projektów, drodzy Państwo, i grantów, które dostał pan Junicki na pokazanie i jak ten projekt współistnieje na całym świecie. To właśnie na to między innymi te granty z ONZ poszły w roku 1998 i 2002. Podstawa naszej technologii to jest przede wszystkim struna. Widzicie Państwo tutaj budowę tej struny. Ona obojętnie, jaki będzie model zastosowania tej struny, czy w jakiej konfiguracji będzie występowała, każda jedna ma identyczną budowę, czyli zamknięty korpus stalowy, koło. W środku mamy naprężone pręty stalowe, otoczone w specjalnym betonie, którego za zadaniem jest ochrona tych strun, wyciszenie i to, że możliwość pracy tej struny jest w temperaturach od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Dalej, bardzo ważna, bardzo ważny element tej struny, czyli to jest ta nakładka tutaj szyny. To jest też stalowa nakładka, po niej toczą się koła pojazdów. Tu i służy między innymi też ta nakładka do tego, że tu jest przekazywana też energia, która łączy się z pojazdem. Mamy kilka rodzajów strun, kratownica albo eskapada, w zależności jak tam usłyszycie Państwo takie dwie nazwy, czy tam dwa tytuły tutaj chodzą, półsztywna i elastyczna. Czym one się charakteryzują? Niezależnie jak budowa każdej z tych strun jest, widzicie, że ona ma wszystko zamknięty korpus, wewnątrz są te struny naciągnięte w tym betonie. Natomiast w zależności od transportu, na którym jest ona wykorzystywana, no to ta służy do pojazdów powyżej 500 km na godzinę, jak również tych mniejszych, bo one są wszystkie kompatybilne. Do unikątów tutaj można prowadzić transport na górnym i na dolnym poziomie. A dodatkowym atutem tych szyn sztywnych, tych kratownic jest również to, że tutaj można dodatkowo jeszcze prowadzić dodatkowe takie urządzenia jak prąd, wodę, jakieś tam internety i tym podobne rzeczy typu medii. Natomiast konstrukcja półsztywna to jest taka konstrukcja, która przypomina i ma cechy takiego mostu wiszącego. Widzicie Państwo też korpus, strunę, wszystko tak wygląda, jak opisywano tutaj wcześniej. I ja miałem okazję na tej konstrukcji jeździć pojazdami unibusem i również z przejściem na tą elastyczną szynę, którą tutaj widzicie Państwo. I to są te właśnie elementy charakterystyczne tego wszystkiego, że one są ze sobą kompatybilne. Zdolność przewozowa innowacyjnego systemu transportowego. Drodzy Państwo, przy wybudowanej infrastrukturze i tym całym systemem zasilania i sterowania, to tu jest ta przepustowość tych pasażerów i będzie uzależniona od tego, jaki jest w tej chwili na dany moment zapotrzebowany ruch transportowy, czyli ile ta możliwość, zdolność tych przewozu tych pasażerów będzie. Ale takie parametry, które są powiedzmy firmowe albo takie fabryczne, tak? No może tak to możemy ustalić, to jest odległość minimum 50 metrów między pojazdami albo 2 sekundy, no bo przy tych prędkościach, których się te pojazdy poruszają, to naprawdę to jest niewielkie. No i dodatkową jeszcze cechą jest to, że jak te pojazdy będą pointegrowane, drodzy Państwo, no to te zdolności pasażerskie nam wtedy wzrastają. I my możemy mieć przewóz pasażerów nawet do 30 tysięcy na godzinę w dwie strony. I tu jest ten model tego pojazdu, który widzicie na zdjęciu. Jeżeli go zintegrujemy w 7 takich 25-miejscowych unibusów, to te właściwości może osiągnąć na poziomie 30 tysięcy pasażerów w obie strony. Budowa układu napędowego.
naszego unibusu, proszę Państwa, one wszystkie poruszają się na tej samej zasadzie, więc system przede wszystkim, ja powiem tutaj o kilku elementach. Więc silnik, który tutaj Państwo widzicie, tak? On ma dwie cechy, ten pojazd, mianowicie dwa jego zadania, że on jest na szczęście elementem, proszę Państwa, napędowym i hamującym. My mamy też taki opatentowany system bezpieczeństwa. Dalej, te chłodnice i cecha bardzo ciekawa, chodzi mi tutaj o akumulatory, ponieważ tą informację mamy od kilku miesięcy, że nasz zespół inżynierów z panem Junickim opracował bardzo duży cykl rozładowań i naładowań tych akumulatorów, ponieważ producenci aut samochodowych, którzy w tej chwili osiągają cykl 1000 rozładowań i naładowań, to już jest bardzo wysoki i naprawdę na światowym poziomie wynik. Natomiast naszym inżynierom, panu Junickiemu, udało się ten cykl wydłużyć nawet do 5000, czyli 5 razy powiększył tę możliwość, czyli ładowania i rozładowania tych naszych akumulatorów, a to oczywiście wydłuża jego żywotność. Ale pan Junicki przekazał tą informację, że nie będzie tej technologii sprzedawał dla producentów samochodów osobowych, czy tam ciężarowych napędzie elektrycznym, ponieważ to będzie tylko i wyłącznie zastosowane w naszym transporcie strunowym. Bardzo dobrze, mamy na to patent i drodzy Państwo, jest to kolejny element, że pan Junicki dba o interesy firmy i nasze. System inteligentny sterowania, no to tutaj, drodzy Państwo, to już jest wyższa szkoła jazdy, ponieważ ten nasz system sterowania, on się składa z kilku takich elementów. Jest to taki system transportowy o zrównoważonym połączeniu znanych i sprawdzonych efektywnych technologii oraz zaawansowanych nowoczesnych metod związanych z sieciami neuronowymi, inteligencją cyfrową i zbiorami danych big data i blockchainem. Widzicie, jest to tak wszystko skonstruowane, że z taką informacją, którą mam na dzień dzisiejszy i myślę, że za 10 lat taka informacja będzie chodziła, nie ma możliwości po prostu ingerowania w tej chwili tam osób trzecich. Tak to wszystko jest skonstruowane i zabezpieczone. Bezpieczeństwo systemu transportowego, naszego transportu. O co to chodzi? Proszę Państwa, technogenny charakter działania tradycyjnych środków transportu powoduje ogromne szkody w środowisku naturalnym. Nie więc jest zakłócony, czyli tutaj mówimy o budowie dróg, mostów, sieci kolejowych, no więc co oni tam robią? Zakłócają ruch wód powierzchniowych, siedliska naturalne i szlaki migracyjne ptaków i zwierząt, pozyskują do siebie wiele hektarów ziemi, które są wycofane później czy z gospodarowania takiego żywnościowego, czy rekreacyjnego. I hałas, i wibracje, i ten system takich emisji elektromagnetycznych bardzo zanieczyszcza powietrze i hydrosferę, zwiększając zachorowalność ludzkości. Poza tym tradycyjny transport, którym poruszają się kierowcy, czyli tu chodzi mi o głównie transport samochodowy czy tam kolejowy, co roku statystyki podają, że na drogach ginie około 1,5 miliona ludzi albo zostaje w szeregach osób niepełnosprawnych, zasilają. Natomiast UST został określony jako system najbezpieczniejszego transportu na świecie, ponieważ zapobiega wypadkom transportowym, bo nasze pojazdy są usytuowane, drodzy Państwo, minimum 4,5 metrów nad gruntem. Dalej, minimalna odległość nad gruntem. Dalej, to, że nie mamy skrzyżowań, drodzy Państwo, że nie mamy tego ruchu takiego, że te pojazdy się mijają, wymaga nasze bezpieczeństwo nawet stokrotnie. Dalej, usytuowanie nawierzchni nad ziemią w konstrukcji torowej zwiększa bezpieczeństwo ruchu nawet 10-krotnie. Więc widzicie, że to
wszystko w oparciu jeszcze o wszystkie normy zgodne z normą ISO 2094 powoduje, że uzyskaliśmy tutaj naprawdę parametry, które, nad którymi przewyższamy naszą konkurencję na dzień dzisiejszy. I teraz proszę sobie zobaczyć tą analogię do transportów takich tych tradycyjnych, czyli tu mamy transport kolejowy, jednoszynowy, drogowy, kolej magnetyczną, czy nawet tam transport morski. I taka ocena Rosyjskiej Akademii Nauk, że innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi istniejącymi i znanymi obiecującymi systemami transportowymi. Więc widzicie Państwo, że już nawet taki audytorium jak Akademia Rosyjska Nauk oświadczyła, że jesteśmy firmą, która jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, do tego dochodzącą ekonomię i tym pochodne, jesteśmy po prostu tutaj liderem. Kilka danych takich odnośnie inwestycyjnych. Ile to kosztuje, jakie tutaj mamy wskaźniki, ponieważ drodzy Państwo, my się tu spotkaliśmy jedni dla ochrony środowiska, każdy ma tam swoje jakieś tam priorytety, dla którego stanowi tutaj możliwość uczestnictwa w tym programie, dla jednych ekologia, dla drugich szybkie przemieszczanie się, dla trzecich biznes, ale to wszystko trzeba skonstruować, wybudować. I to ma, drodzy Państwo, w niedalekiej przyszłości również przynosić pieniądze, bo na tym to wszystko polega. Więc jeżeli weźmiemy pierwszy element, czyli te koszty eksploatacji, to mam tutaj na myśli budowę dróg transportowych, transportu strunowego. Jesteśmy tutaj liderem, ponieważ do istniejących tych systemów transportowych, których tu wymieniłem wcześniej, koszt wybudowania 1 km bieżącego dróg strunowych waha się od 4 do 12 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast skrajny przykład metra, te koszty mogą być nawet na poziomie 150 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast ważna jest również jeszcze stopa zwrotu, bo to interesuje inwestorów. Otóż nasz transport strunowy przy wybudowanej infrastrukturze i eksploatacji może się spłacić w granicach 7-8 lat, a takie metro nawet do 40. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, jesteśmy tutaj liderem, drodzy Państwo, bo my nie używamy dużych zasobów ziemi, nam jest potrzebne tylko miejsce, żeby był słup, żeby była podpora. Pojazdy nasze są napędzane za pomocą energii elektrycznej uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych, czyli wody, słońca, spalania śmieci. Na to też mamy swoje działy projektowe w firmie, bo mamy ich ponad 80, które się też między innymi tym zajmują. Wskaźnik wypadkowości u nas mierzony jest w porównywaniu tylko z metrem. Pan Anatolij Junicki kiedyś podkreślił, że metro ma podziemie, my mamy nadziemie, więc widzicie Państwo to, że nie ma tych skrzyżowań, że jesteśmy 4,5 metra minimum nad gruntem, mamy te systemy antywykolejeniowe, etc. Powoduje to, że nasze pojazdy są bardzo bezpieczne i przyjazne dla ludzi i zwierząt. Miejsce szczególne, drodzy Państwo, to jest zdjęcie z 2019 roku. No, szkoda, że nie mamy nowszego. Mam nadzieję, że firma nam doda, ponieważ tutaj brakuje jeszcze dwóch tras. W tej chwili mamy wybudowane 7 tras testowych, na tym zdjęciu jest 5. I widzicie Państwo miejsce, to jest Marina Horka, to jest dawny poligon po takich pojazdach opancerzonych, czołgach, które dostaliśmy od ówczesnego i obecnego prezydenta Białorusi, pana Aleksandra Łukaszenki. Ono się znajduje 70 km na wschód od Mińska, południowy wschód od Mińska. Byłem tam trzykrotnie. I tutaj jest testowana i certyfikowana nasza technologia, jeżeli chodzi o tą strefę klimatyczną, taką europejską. Mamy jeszcze drugi ośrodek, drodzy Państwo, o którym powiem za chwilę. Tu widzicie zdjęcia również z realu, widzicie sposób wykorzystania tych naszych pojazdów, że one rzeczywiście są z natury, że to nie tylko zdjęcie. Też miałem tę okazję widzieć trzykrotnie w Marina Horce. I tu jest bardzo dobry przykład pokazania tej filozofii naszej firmy. Otóż na tym zdjęciu, gdzie jest Unitrak
U431, widzicie Państwo, że on jedzie sobie tam na dolnym poziomie tej kratownicy, dla przykładu, natomiast na dole, na gruncie rosną drzewa, krzewy, tam mają być pola uprawne i to właśnie o to chodzi, że my mamy nie betonować tych naszych tras, nie robić tej ingerencji w to naturalne środowisko, a transport wyniesiony na drugi poziom powoduje tanie, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Tu jest pokazany na tym zdjęciu sposób wykorzystania w przyszłości miejsc do dokowania albo przystanków dla naszych pojazdów. W Malinachorce mamy taki budynek, który tu widzicie Państwo. Na parterze jest Muzeum Transportu Stunowego, całej tej drogi, jaką pan Niński przeszedł od deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. Natomiast na pierwszym poziomie mamy pierwszy przystanek dla naszych pojazdów. Tutaj widzicie Unibus O4210. Na górnym poziomie tu jest testowany ten uniflaż. I tam dodatkowo może w Malinachorce zrobiono taki taras, który jest zabudowany zielenią. To też takie jest miejsce wypoczynku i takie, gdzie można sobie tam odpocząć, jakąś tam refleksję mieć swoją. Czekamy sobie na transport, jedziemy dalej. Więc możliwość tych naszych miejsc do dokowania, tych naszych przystanków jest również, stwarza możliwości do wykorzystywania tak zwanych miejsc komercyjnych, do prowadzenia biznesu albo usług. No i przyszłość nasza, drodzy Państwo, to gdzie w tej chwili naprawdę mocno skoncentrowane są nasze prace, Centrum Innowacyjne w Szardży, to jest jeden z Emiratów w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. On się też mieści około 70 km od Dubaju. Miałem tam okazję też być w roku 2019, gdy były stawiane pierwsze te słupy, co tutaj widzicie Państwo. I w tej chwili tam już mamy też wybudowane dwie trasy do testowania zarówno transportu dla naszych pojazdów typu Unicar, tych tropikalnych i pojazdów, które, drodzy Państwo, również są przeznaczone do tego transportu tak zwanego w tej strefie takiej z wysokimi temperaturami. I to ostatnio też miało miejsce, że dostaliśmy tam kolejny certyfikat i mamy w tej chwili już certyfikaty na pojazdy, które mogą być używane zarówno w tych strefach bardzo gorących, jak i w tej strefie naszej klimatycznej, takiej europejskiej. No więc tak reasumując, podsumowując ten nasz transport strunowy, jaki on jest innowacyjny, no bo proszę Państwa, nie ma drugiego takiego na świecie. Nadziemny od 4,5 nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy towarowe do 120 km na godzinę, pojazdy osobowe, pasażerskie nawet do 500, bezpieczny, drugi poziom, nie ma możliwości tam wykolejenia tych pojazdów, nie ma tych skrzyżowań, bezpieczny dla ludzi, dla zwierząt, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny, bo przystosowany zarówno do nowych budowli, jak również można go implementować do istniejących już. I przyjazne środowisko, bo wykorzystujemy do napędu energię pozyskaną z odnawialnych źródeł energii. Tyle w skrócie reasumując. Tak wygląda nasz transport junicki, strunowy. Zapraszam serdecznie, abyście Państwo zostali nie tylko jego sympatykami i ludźmi, którzy dobrze o nim mówią, ale również, żebyście mogli zostać naszym partnerem i mogli w pełni uczestniczyć w 100%. O co mi chodzi? Wejście do naszej firmy Skyward Community jest oczywiście bezpłatne. Możecie się Państwo zapisać przez link, który dostaniecie od osoby, która Was tutaj, partnera, który Was tutaj zaprosił. Natomiast jeżeli chcecie zostać takim 100% udziałowcem, to można poczynić pewną inwestycję finansową w zależności od zamożności portfela. I teraz, drodzy Państwo, jak to wygląda? Otóż nasza technologia powstała w roku 1978, to już jest ponad 40 lat, natomiast w tej formie i w tym rozdaniu, jak tu teraz Państwo widzicie, z roku 2014, składa się ona z tak zwanych 15 etapów. Etap 15 to jest całkowita już certyfikacja, drodzy Państwo, te wszystkie sprawy patentowe zakończone, wybudowana przynajmniej jedna droga
komercyjna, wypłacona dywidenda i wychodzimy z tym projektem na rynki zewnętrzne, czyli mam tutaj myśli na giełdę, sprzedajemy do inwestorów zewnętrznych. Natomiast my w tej chwili jesteśmy w etapie 14, drugim podetapie. On już trwa od pewnego czasu. Jest to uwarunkowane tym, że jeżeli jest w firmie określone finansowanie, to po prostu ono musi być zakończone, żebyśmy przechodzili do następnego etapu. Ale my jesteśmy, drodzy Państwo, i tak już na końcówce. Czy to będzie jeszcze miesiąc, dwa, trzy, pół roku, czy kilka miesięcy, tego nikt nie wie. To wie tylko pan Junicki i grupa jego współpracowników. Natomiast naszym zadaniem jest propagowanie tej technologii poprzez reklamę jej z ust do ust, tak zwanej reklamy szeptanej, poprzez promocję i to robimy na dwa sposoby, poprzez właśnie informowanie Państwa o tym, jak również poprzez zakupy własne. I jak to mówią, drodzy Państwo, w marketingu ma się, pracujemy na dwóch takich zasadach. Albo się ma czas i pieniądze, albo się ma jedno i drugie. I tutaj, drodzy Państwo, mamy kilka takich ofert do poczynienia inwestycji i jednocześnie, bo to jest inwestycja jest jednocześnie reklamą firmy, żebyście dobrze zrozumieli, i propagowaniem. Mamy tych inwestorów już naprawdę kilkaset tysięcy na całym świecie. O transporcie strunowym wie już naprawdę kilkadziesiąt milionów ludzi na całym świecie. Po ostatnich expo, które odbyły się w Dubaju, bardzo szeroko się mówi o naszym transporcie. Największy konkurent, którym był ten transport Hyperloopa, drodzy Państwo, zakończył swoją współpracę. No nie dali rady. Jednak przeliczenia komputerowe to nie to, co daje życie. I niespełna dwa miesiące temu ogłosili, że zamykają ten projekt do przewozu tam pasażerów w tych kapsułach, tych próżniowych. A nasz projekt, proszę Państwa, się rozwija, otrzymuje kolejne certyfikaty i tutaj możemy z podniesionym czołem i przyłbicą, jak to mówią, zaprosić Państwa do możliwości zainwestowania i zostania naszym partnerem zarówno technologii, jak i biznesu, którym mam Państwu w tej chwili okazję przedstawić. Otóż mamy kilka takich pakietów inwestycyjnych. Jest to dosyć ważny element, bo mówimy o tak zwanym dyskoncie. Drodzy Państwo, dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara, bo chcę Państwu powiedzieć, że w memorandum firmy jest zapis, że wartość naszych udziałów po wyjściu na rynki zewnętrzne będzie minimum dolar. Więc tu jest bardzo prosty przelicznik. Weźmy sobie taki na przykład pakiet Inotrans, to jest pakiet dla takich inwestorów, którzy w danym etapie, pod etapie dokonują inwestycji na poziomie 3000 dolarów i każda inwestycja kolejna zwiększa ilość udziałów w tym zakupie. Widzicie, 30 tysięcy udziałów, dyskonto 30, to jest 1000 dolarów wartość zakupu, później mamy 34, mamy już 4000 tych udziałów więcej. No i trzeci zakup za 1000 dolarów to już 44 tysiące udziałów, więc no prosto przeliczyć. No mamy, proszę Państwa, 104 tysiące udziałów za 3000 dolarów, które się może przemienić na 104 tysiące dolarów, więc gra warta świeczki. Jak najbardziej zachęcamy i naprawdę każdy dolar tutaj wpłacony to będzie dla naszego dobra i dla naszych dzieci. Kolejne pakiety na raty, możemy również gotówkowo je zapłacić, bo to jedno pociągnięcie, dwa i taką możliwość też mamy dla naszych dzieci, maluszek i student. Maluszek się jeszcze charakteryzuje tym, że, drodzy Państwo, tu trzeba dodać metrykę dziecka urodzenia, to głównie kupują rodzice i dziadkowie do swoich tam pociech i w momencie, kiedy ten nasz Milusiński osiągnie pełnoletność i przeprowadzimy całą tą procedurę dokumentów, ten pakiet z automatu przechodzi na tego naszego dzieciaka. Oferta dla dużych inwestorów, tak zwanych krupnych, jak w branży mówimy, premium 150 tysięcy, to jest 150 tysięcy dolarów za gotówkę, proszę zobaczyć, 8 milionów 100 tysięcy udziałów.
dyskonto 54. I takich dużych pakietów mamy od 25 do 150 tysięcy dolarów. Jest kilka. Życzę Państwu takich zakupów, a również pozyskania takich partnerów, o czym powiem za chwilę. I pakiety te najbardziej popularne od 250 dolarów do 50 tysięcy dolarów, to są już też te pakiety takie wysokie, z możliwością płacenia na raty. Mamy te raty w tej chwili w okresie takim 5-miesięcznym, w równych, nieoprocentowanych. Jeżeli macie Państwo takie możliwości inwestycji albo pozyskania partnerów do inwestycji dla naszego programu, to bardzo zachęcamy, ponieważ tutaj też możecie uzyskać dodatkowy dochód. Jak to wygląda? Jak mówiłem, w marketingu mamy czas albo pieniądze, albo jedno i drugie. Jeżeli mamy możliwości pozyskania partnerów do naszego projektu i ten partner dokona inwestycji z naszego linku polecającego, to wtedy mamy, proszę Państwa, możliwość otrzymania 15% jego inwestycji z pierwszej linii. Wtedy te środki wchodzą na tak zwane konto bonusowe. Widzicie tutaj takie, kilku takich partnerów, zbieramy tam odpowiednią kwotę i możemy, nie wpłacając własnych środków, z tych środków zarobionych, zakupić sobie własny pakiet i jesteśmy 100% udziałowcem. Ale są partnerzy, którzy nie chcą rat, mają różne pieniądze, większe, mniejsze. Jest tak zwane konto akcyjne czy inwestycyjne. I tutaj możemy sobie nawet za, drodzy Państwo, 50 dolarów zakupić jakiś tam pakiet. Powiedzmy tam 800 udziałów na ten najmniejszy. Możemy za gotówkę kupić za 150 tysięcy. Jest to też konto, drodzy Państwo, że dla partnerów, którym się powinie noga, mają jakieś tam zakupy ratalne i z różnych przyczyn tam życiowych, zdrowotnych, nieraz po prostu są ważniejsze cele jak płacenie rat. Po trzech miesiącach, jeżeli nie spłacają regularnie rat, te pieniądze są wycofywane z pakietu tego ratalnego, wchodzą na takie konto i tutaj można z tych środków zgromadzonych również dokonać inwestycji. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ, drodzy Państwo, jeżeli my jesteśmy w tym programie tak zwanym 1.15 teraz, to jest program najważniejszy, bo my będziemy mieć możliwość później udziału, drodzy Państwo, w projektach komercyjnych. Na czym to polega? Każdy projekt komercyjny, który firma będzie realizowała w przyszłości, będzie miał 20% zapewnione dla firmy. Czyli to jest na rozwój firmy, na eksploatację, jak również na wypłatę dywidendy udziałowcom. Bo my, drodzy Państwo, nasze udziały, które mamy w tej firmie, będziemy mieli możliwość otrzymania dywidendy rocznej. Oczywiście tych wszystkich partnerów, którzy są w tym pierwszym programie. Ale też sytuacja wygląda tak, że ci partnerzy, którzy będą w tym pierwszym programie, czyli tym, o którym mówię w tej chwili, będą mieli możliwość również uczestnictwa w inwestycjach tych komercyjnych. A taka droga dla nowych partnerów będzie, proszę Państwa, zamknięta albo będzie dużo, dużo droższa, tak jak my mamy możliwość tego uczestnictwa w tych programach, powiedzmy, w obecnej sytuacji. Więc warto, bo to będą projekty, które będą trwały krótko, rok, dwa, trzy i tu będzie naprawdę potężna stopa zwrotu. Niewielka inwestycja, w zależności od portfela albo jaką sobie tam zakupimy. 2-3 lata, proszę Państwa, projekt zrealizowany i wypłata naprawdę dużych pieniędzy. Tyle o naszych, drodzy Państwo, o naszej technologii, o możliwościach inwestowania. Przejdziemy teraz szybciutko do wiadomości. Jeżeli będziecie mieć pytania, to proszę pisać na czacie. Ja jestem przygotowany, zawsze daję tam 2-3 minuty po zakończeniu, żebyście zadali mi pytanie. Ja będę odpowiadał w miarę mojej wiedzy i możliwości. Natomiast, drodzy Państwo, te wiadomości, które Wam przekazuję, to one są do odszukania w naszym biurze tym wewnętrznym, na tym centrum biznesowym, zakładce wiadomości. Ja dzisiaj powiem o 3-4 w kilku zdaniach, bo nie wszyscy z Państwa wchodzą do tych naszych biur, a chcę, żebyście wiedzieli, że ten nasz dział informacyjny pracuje naprawdę z wytężoną siłą i co tydzień
I codziennie praktycznie można powiedzieć, mamy jakąś nową informację o tym, jak się rozwija nasza technologia, kto jest zainteresowany, kto nas odwiedził, drodzy Państwo, jakie są perspektywy rozwoju i etc. No więc lecimy. W Białoruskim Centrum Testowym Transportu Strunowego została przyjęta delegacja Beltelkomu. Tu chodzi, proszę Państwa, o marynarkę. To centrum odwiedziło w marynarce blisko 50 osób. Oni wszyscy, ci Państwo, którzy byli na tym spotkaniu, to są pracownicy takiej firmy telekomunikacyjnej Bieltelkom. Oni zwiedzili, drodzy Państwo, widzicie tutaj ten nasz pojazd, mieli okazję się przejechania wszyscy. Dalej, ta cała delegacja została oprowadzona po tym terenie, drodzy Państwo, widzicie tutaj po muzeum. Tu też taką ciekawostkę Wam pokażę na tym zdjęciu, bo niewielu tutaj z naszych partnerów wie. To jest pierwszy pojazd, którym testował pan Junicki swoją technologię blisko tam już 30 lat temu. Został on odnaleziony, sprowadzony do marynarki, odrestaurowany. To było na takim zile i tu jest część takiej tej konstrukcji, tej strunowej. Miałem go okazję widzieć, mam nawet z nim zdjęcie. Następnie odwiedzili tutaj, drodzy Państwo, to Muzeum Techniki, ta delegacja. Tu też taka ciekawostka dla Was, którzy są pierwszy raz, widzicie tutaj sufit. Tam są z imienia i nazwiska inwestorzy, którzy do 2017 roku do bodajże chyba 16 kwietnia poczynili inwestycje na poziomie $1000. Wizyta, oglądanie tych naszych pojazdów. Tu cały czas mamy wizytę tej w Muzeum Marynarce. Taką ciekawostką muszę Państwu powiedzieć jest to, że wielu z tych gości, które odwiedziło tą naszą Centrum Inwestycji Marynarce, nie miało pojęcia, że taki transport i taka firma mieści się na terenie Białorusi. I powiem, tu taka się analogia przypomina, bo jak ja byłem tam kilkakrotnie w marynarce, w tym naszym centrum testowym, a później w Mińsku byliśmy tam po prostu na zwiedzenie miasta, czy tam jakieś tam restauracje, miałem okazję poznać tam trochę tych tubylców. Jak ja im mówiłem o transporcie strunowym, to robili, proszę Państwa, oczy jak wielbłądy, że to jest niemożliwe, żeby coś takiego na terenie Białorusi było. Jest, naprawdę ma się bardzo dobrze, nawet do tego stopnia, że to centrum testowe nasze jest teraz wpisane jako atrakcja turystyczna na Białorusi. No więc uczestnicy wykazali duże zainteresowanie projektem i możliwością zarówno też inwestycji, też się o tym dowiedzieli, drodzy Państwo. No i oczywiście byli zachwyceni, że to jest na terenie Białorusi i że taka możliwość takiego rozwoju transportu jest organizowana w ich kraju. Więc gratulujemy wszystkie te delegacje, wszyscy ci, drodzy Państwo, pasażerowie, inwestorzy, osoby, które odwiedzają marynarkę, przyczyniają się do propagowania naszego transportu. Dalej, naszych dwóch członków zarządu, pan Władimir Masłow i Franciszek Solar, odwiedziło po raz kolejny Wietnam i widzicie, że państwo, członkowie zarządu Skyward Community, prezentują projekt transportu strunowego w Wietnamie. Spotkali się oni ze Stowarzyszeniem Wietnamskich Uniwersytetów i Uczelni pod takim tytułem Edukacja Wietnamska. I to jest takie czasopismo, które przekazało tą informację i w imieniu tego stowarzyszenia udział wzięli prezes dr Wu Ngoc Hung i wiceprezesi Tran Xun Hu i dr Li Vien Thien. Trudne nazwisko, ale to już tak w tym rejonie tak jest. No i oczywiście tu z naszej strony byli, tutaj mamy pana Masłowa, bo tu zaznaczę. Tu siedzi, tu Franciszek Solar i inwestorzy, którzy z grupy wietnamskiej, tutaj po tej stronie, którzy również przedstawiali projekt i koncepcję budowy transportu strunowego. Ja bym chciał Państwu jeszcze tu powiedzieć taką jedną ciekawą informację, że w tej chwili najwięksi inwestorzy i
Tacy nasi partnerzy w Sky World Community to jest grupa wietnamska. Nikt ich nie jest w stanie pobić, drodzy Państwo. To, co oni robią, to jest coś niebywałego. Podsumowanie tego spotkania było takie, że dr Tran Xiu Niu pochwalił zalety transportu strunowego i powiedział, że spodziewa się wprowadzić tą technologię na terenie Wietnamu. I w najbliższej przyszłości chce zorganizować takie osobne spotkanie w celu wprowadzenia i omawiania transportu strunowego na uniwersytetach wietnamskich. Więc świetne spotkanie. Jest to kolejna wizyta naszych członków zarządu. Oni są również też bardzo dużymi inwestorami i, drodzy Państwo, mają ogromne struktury w Europie, w Afryce, właśnie w Wietnamie. Dziękujemy za pracę pana Masłowa i Franciszka Solara, bo robią naprawdę super robotę dla nas. No i kolejna wizyta, drodzy Państwo, w centrum testowym w Szardzie. Jest to wynik naszej obecności na tamtym rynku, a jednocześnie tego, że w marcu zakończyło się to Expo 2020 w roku 2021-2022. Odwiedziło nas tam wiele delegacji, zarówno na szczeblu rządowym, jak i tam królewskim i lokalnym i biznesowym. I w tej chwili mamy kolejną ekipę, która przybyła do nas w ubiegłym tygodniu. To byli biznesmeni z Egiptu. No i przede wszystkim, co oni tam robili, drodzy Państwo? No jak zwykle, przejechali się tym naszym tropikalnym pojazdem, stwierdzili, że ten pojazd jest naprawdę wyposażony na wysoki poziom luksusowy. Widzicie ich tutaj siedzących w tym pojeździe. Odwiedzili również i zapoznali się z naszym modelem, tym, który jeździ z prędkością w tej chwili nawet do 600 km na godzinę. Dalej, dodatkowo zwiedzili siedzibę firmy. To jest ten budynek tutaj, który widzicie w tym drewnie. To jest bardzo taka ważna informacja, bo to jest budynek, który został wybudowany w tej technologii pierwszy od kilkudziesięciu lat i który spełnia wszelkie normy te bezpieczeństwa i PPOŚ. I tu zapoznali się z możliwością wykorzystania naszej technologii w budowaniu miast linearnych. I tutaj widzicie makietę tego miasta linearnego na tym zdjęciu, gdzie ta delegacja jest. Później to oczywiście była dyskusja o kierunku tam z przyszłej współpracy i nasi delegaci, drodzy Państwo, przede wszystkim byli bardzo zainteresowani wykorzystaniem transportu strunowego tego w przewozie tych pojazdów towarowych. No, to nie jest wcale dziwna informacja, bo jeżeli sobie przypomnicie sytuację, która miała miejsce w ubiegłym roku i ten kanał Suezki został zablokowany tym jednym z tych kontenerowców, no to się ten ruch, ten towarowy zatrzymał na prawie 2 tygodnie, a pan Junicki wyszedł z inicjatywą, że może taką trasę do przewozu kontenerów wybudować wzdłuż kanału Suezkiego, więc być może jest to pokłosie tamtej informacji. Oczywiście wpisali się do naszej księgi i zaoferowali się, że w przyszłości będą współpracować z nami. Więc bardzo dobra informacja. Idziemy z naszą technologią do przodu. Proszę Państwa, każdy taki element to jest reklama, a to też są przyszli nasi inwestorzy. No i człowiek, który ma bardzo ważne miejsce w naszej firmie, pan Aleksander Suchodojew. Młody, energiczny, miałem okazję go poznać na kilku naszych wyjazdach szkoleniowych właśnie tam z tym naszym szkoleniem ambasadorów. On jest też również członkiem zarządu, pan Aleksiej Słodojew. On jest przede wszystkim też bardzo dużym budowniczym struktur, ale też jest twórcą, proszę Państwa, który zajmuje się budową tej naszej, tej platformy blockchainowej i platformy do szkolenia tych naszych asów sprzedaży, nowych przyszłych liderów, tej platformy tak do budowy tych lidów. I on jak ma swój webinar, drodzy Państwo, to on się zajmuje wieloma tam wątkami, zarówno dotyczącymi naszej firmy, biznesu, on robi również analizę rynków. Także to jest dosyć obszerny ten webinar, który zajmuje no dużo takich aspektów biznesowych powiązanych z tym naszym biznesem.
No i główne tematy tego 8 czerwca to były takie jak platforma adaptacyjna i szkolenie EWT, prognozy sytuacji gospodarczej na świecie, widzicie Państwo, delegacje z centrum testowym Szarżon robił takie podsumowanie i odpowiedzi na aktualne pytania, bo pan Suchodojew też na żywo odpowiada. Ja wam tylko dam dwa takie przykłady, które on powiedział. Dosyć ciekawa sprawa, bo kiedyś żeśmy rozmawiali na jednym z tych naszych wyjazdów, tych zagranicznych, jak się dostać do pracy w naszej firmie. No i to jest odpowiedź między innymi pana Suchodojewa na takie zapytanie, że ludzie chcą pracować w naszej firmie, są to przede wszystkim specjaliści, którzy pracowali wcześniej w dużych korporacjach państwowych lub największych organizacjach typu fintech, czyli tych z tymi nowymi technologiami. I tu jest bardzo ciekawa informacja, że przyszedł do naszej firmy nowy taki człowiek, który będzie się zajmował działem marketingu, proszę Państwa. A marketing to wiecie, to sprzedaż i reklama. I on stwierdził, że jest bardzo zadowolony z tej kandydatury i po prostu z tych ludzi, którzy wchodzą do naszej firmy. Dalej. Mówił jeszcze o tej platformie, drodzy Państwo, sprzedażowej i tej platformie naszej do generowania leadów. Więc poprzez te webinaria, które on prowadzi, to uzyskali w tej chwili bardzo dobre wyniki, bo marketing SWC, czyli tej naszej firmy macierzystej, osiąga bardzo dobre wyniki. I to stwarza taką możliwość, że w przyszłości da wielu ludziom możliwość zdobycia zupełnie nowego zawodu, w którym będą, drodzy Państwo, naprawdę liderami i będą potrafili robić te zamykania tych transakcji nawet kilka razy dziennie. Więc ja każdemu gratuluję, jeżeli firma prowadzi takie szkolenia. Mamy możliwość uzyskania specjalistów najlepszych na całym świecie w tej branży. Proszę bardzo. No i teraz taka ciekawostka. Bo i kombinator wysłał list do wszystkich uczestników startupów i poinformował, że obecna sytuacja jest zła. O co to chodzi? No, że ten kryzys, ta wojna, drodzy Państwo, te inflacje na świecie są, powodują, że jest dosyć duży spadek takich projektów typu tych fintech, tak? Ale on uspokaja, że ta nasza platforma. Ta naukowa, nie, ta szkoląca tych przyszłych, tych marketingowców, tych naszych specjalistów od sprzedaży, ona szkoli nas w konkretnym działaniu, drodzy Państwo. Czyli my nie będziemy mieć takiego, jak gdyby, że bardzo szeroki ten zakres tego szkolenia, z który wychodzi, tylko że już konkretnych specjalistów. I to spowoduje, że ta nasza platforma rozwiąże problemy wielu ludzi na świecie, między innymi dlatego, że my pracujemy metodycznie już z fachowcami, którzy nie są nowicjuszami i którzy mają już doświadczenie sprzedaży i to spowoduje, że my się całkiem na przyzwoitym poziomie utrzymamy na terenie. No i tak reasumując, pan oczywiście Aleksy Suchodojew zaprasza do uczestnictwa w jego webinarach. Ja zapraszam do lektury. Drodzy Państwo, całą tą streszczenie webinaru pana Suchodojewa znajdziecie oczywiście w naszym biurze pod odpowiednim linkiem. To jest 12 stron. Życzę miłej lektury. I zawsze znajdziecie tam wiele ciekawych informacji. Ja to zawsze czytam z zainteresowaniem. No, gdyby miał omawiać tylko o to, co pisze pan Suchodojew, to by nam brakło 3 godzin, drodzy Państwo, więc zachęcam, żebyście wykonali tutaj odrobinę zaangażowania i sami zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie pytania, proszę, czekam chwilę. I podałem dzisiaj na naszych forach wykaz webinarów, które będziemy organizowali z Mariuszem Duczmańskim w miesiącu lipcu. I o ile dobrze, drodzy Państwo, pamiętam, a mam to zapisane, więc tak, Mariusz Duczmański, temat duplikacji, prowadzenia biur, tych właśnie tych zakupów wszelkich,
pakietowych, jakie mamy w ofercie dla Państwa i przyszłych naszych partnerów, będzie doprowadził o godzinie 20, bo już żeśmy się umówili, że w okresie letnim będziemy prowadzić o godzinie 20. Więc Mariusz Duszmański zaprasza 5, 12 i 19 lipca o godzinie 20 na temat duplikacja, prowadzenie biur, etc. Ja zapraszam, i to są wszystkie wtorki, czyli 5, 12, 19 lipiec, godzina 20. Ja zapraszam Państwa 7, 14 i 20 na godzinę 20. I to są wszystkie czwartki. Jeżeli nie ma pytań, dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę miłej nocy. Zaraz odpowiem, panie Patryku. A chciałbym jeszcze jedną taką, już odpowiem to panu po zapisie, bo w tej chwili się pożegnam, ale się nie rozłączam. Dobrze? Dziękuję. Zapraszam na nasze następne spotkanie.